Aktualnie jest najbardziej gorący okres wśród wolontariuszy, ponieważ jeszcze odwiedzamy rodziny, jeszcze wprowadzamy je do systemu. Czekają rodziny na wybór przez darczyńców. Wolontariusze kontaktują się z darczyńcami, dopinają całe paczki, więc teraz jest najwięcej pracy. Wolontariusze są najbardziej temu poświęceni. Praca tegoroczna jest bardzo ciężka też pod względem rejonów powodziowych. W naszym województwie mamy 23 rejony, z czego 4 rejony są to rejony powodziowe. Ulewin Brzeski, Głuchołazy, Nysa i Prudnik. Na tych rejonach jest jeszcze około 100 rodzin do odwiedzenia, więc jeszcze się pojawią jakieś rodziny do wyboru. Liczby są jeszcze napływające właśnie w tych rejonach powodziowych, ponieważ tam jeszcze nie jest zamknięta całkowicie pozyskiwanie rodzin. Około 300 rodzin w województwie opolskim zostało już odwiedzonych, z czego się bardzo cieszymy. W województwie opolskim mamy już 202 darczyńców. W samym Opolu jest to 41, więc skala pomocy jest bardzo ogromna. Żeby zostać darczyńcą, nie trzeba wiele. My zawsze nakłaniamy do tego, że to jest moment, w którym można poznać swoich sąsiadów, bliskich, przyjaciół, złożyć jakąś zbiórkę na mediach społecznościowych. Na jedną paczkę składa się około 30 osób, czyli nie trzeba być tym samemu, ale bardzo ważne jest to, że trzeba przeanalizować, czy damy radę, ponieważ zadaniem naszego darczyńcy jest spełnić 3 główne potrzeby. Te 3 główne potrzeby muszą być nowe. Nie mogą być to rzeczy używane, zniszczone. Trzeba też zadbać o godność naszych respondentów, żeby jednak dać im to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie tego, że nie jest, ktoś nie zrobił sobie czystek w domu, prawda? Więc bardzo staramy się o to, żeby te pierwsze 3 główne potrzeby były nowe i musimy przeanalizować, czy jesteśmy w stanie spełnić te 3 główne potrzeby. Jeżeli jesteśmy w stanie, to możemy brać rodzinę i tak jak wspomniałam, skrzyknąć się ze znajomymi, z rodziną i wspólnie dołożyć każdy swoją cegiełkę do przychodni. W województwie opolskim najczystszymi potrzebami jest żywność, chemia, ale też są to sprzęty AGD. W rejonach powodziowych najczystszymi potrzebami są bony do sklepów budowlanych, drzwi wejściowe, okna. Potrzeby są bardzo przyziemne.